Co tu dużo gadać? Myślałem, że po tym, jak zdobyłem swojego fajniaka w Biedronce, moja noga już tam prędko w tym sklepie nie postanie. Ale no cóż, jednak Biedronka okazała się sprytniejsza i wypuściła swoje klocki pod nazwą Elefun. Więc ja muszę misia szybko oddać moim psiakom, a dziś zajmiemy się tymi klockami. Klockami z Biedronki. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, dobrze widzicie, pisaliście do mnie nie raz, nie dwa, nie trzy. WTF, przetestuj Elefuny. Ja mówię, co to jest? Co to jest? Co to jest? W końcu wygooglowałem, patrzę, wow! Lidl od dłuższego czasu wypuszcza swoje klocki, jednakże Biedronka tego raczej nie robiła. Sprzedawała bardziej po prostu Lego, a w końcu i oni wydali swoje klocki. Chociaż mam pewne podejrzenie, jaka to jest firma kryjąca się pod nazwą Elefun, ale to się wszystko, moi drodzy, okaże. Taki zestaw, bo oni mają trzy półki cenowe, taki zestaw najtańszy kosztował 19,99, czyli 20 zł bez grosza i powiem szczerze, to nie jest najtaniej. Porównanie tych klocków do klocków lidlowskich jeszcze w tym tygodniu zrobimy. Natomiast co dostaniemy w tej cenie? Na pewno całkiem solidne opakowanie. Na pewno w tym opakowaniu podoba mi się to, że właściwie nie mamy w nim właściwie, tylko po prostu nie mamy tutaj nawet napisów zagranicznych. Wszystko, co tutaj znajdziemy, łącznie z logiem, nazwą serii, jest po polsku. To na pewno duży plus. Czujemy, że jest to dedykowany dla nas produkt, a nie po prostu kolejne coś, ktoś coś ściągnął z Chin. Chociaż oczywiście produkcja jest chińska, tutaj nie mam tajemnicy. Natomiast jak mówię, wszystko fajnie, jest po polsku. Mam informację, że w środku znajdziemy 161 elementów, jedną figurkę i 6 plus. Były zestawy, o właśnie, bo tutaj macie pokazane inne za 20 zł. Na przykład tu spójrzcie, mogliśmy dostać aż 3 figurki, natomiast kosztem jednak konstrukcji. No i są też na przykład też dla dziewczynek. Wahałem się też mocno nad tym. W ogóle co to jest pierwsza czy ostatnia paczka, to jeszcze zobaczymy, jak wam się ten film spodoba. Nawet do góry mam jakiś fajny opis i mówię, opakowanie na pewno na plus. Jest też mocno grube, więc tutaj o jakość klocku bym się nie bał. Raczej nic im się po drodze nie stało. Jest natomiast sklejone taśmą, jak już tradycja chińska nakazuje, moi drodzy. Co się stanie, gdy sobie otworzymy? No, zapewne znajdziemy w środku klocki. Inaczej bym się srogo zdziwił. Wysypujemy. No i cóż, znajdujemy... Serio? Pomimo tego, że produkt zachwalam, pomimo tego, że karton jest prawie, że no twardy jak nie wiem, instrukcja jest pomięta. Co wy, Chińczyki, macie z tymi instrukcjami, ja się pytam? Co wy macie? Są worki. Dla to było oczywiste, co będzie w workach. Worek w miarę solidny, w miarę twardy. Jakość worka ok, ale oczywiście nie przyjdziemy tu oceniać worka. Hipek całkowicie rozczłonkowany. Klocki całkiem sporo ich. Widzimy, w środku już nic nie ma. Karton nieuszkodzony, a instrukcja pomięta. No co za czasy. Widzimy, że tutaj wszystko, nawet logo jest oczywiście. I najważniejsza, moi drodzy, rzecz. I to jest absolutnie na ogromny plus. Brak naklejek. No po prostu... wow, albo się mylę i są gdzieś tu, nie no raczej nie, widzimy, że wszystko jest raczej nadrukowe. Oczywiście mogę się ciut mylić, ale czekajcie, wysypujemy sobie teraz poszczególne klocuchy i sprawdzamy. Szyba, spójrzcie, no Lego mogłoby się uczyć, moi drodzy, mogłoby. Lego dzisiaj daje nam tak szyby, że większość tych szyb jest porysowana, a spójrzcie, Elefun, firma jednak, co by nie było, podróbkowa, potrafi zadbać o te szyby. No proszę, brawo, nie ma naklejek, moi drodzy, fenomenalna wręcz informacja, nie znajdujemy w tych klockach naklejek, wszystko to jest nadrukowane, a jakość na druku jest w miarę spoko. Jakość klocków, powiem wam szczerze, no pierwsze wrażenie nie jest dobre. Tak duży klocek nie powinien nam się, jako z łatwością zginam bez żadnej większej siły. Nie powinny dziać się takie rzeczy. Na pewno w dłuższym. Czy tu? No ten też minimalnie zbyt mocno, w sensie, no z Lego musiałbym mieć chyba problemy, chociaż tu nie dam sobie ręki uciąć, no tu już jest zbyt mała przestrzeń, by to móc zgiąć, ale faktycznie to jestem w szoku, bo gdy bierzemy sobie takie klocki do ręki, raczej problemów z jakością i grubością nie wyczuwam. A tu mówię, proszę, jednak no może to jest problem tylko tego jednego klocka i tego się trzymajmy. Wstępna szczepialność bardzo dobra. Wstępna szczepialność bardzo dobra, może minimalnie ciut zbyt lekka, minimalnie, ale nie jestem pewny, bo chyba jest ok. Tutaj również
gorzej się to odczepia. To jest ten syndrom, że to się gorzej rozczepia niż zczepia. Że wiecie, że zobaczymy, czy będą bolały ręce po zbudowaniu. Wiemy, te klocki cierpią na taki syndrom, że po prostu czasem ręce bolą po zbudowaniu. Mamy tu też klocki dedykowane, których na przykład Legosy nie mają. Taki śmieszny talerz, jest tego kilka. Świetnie, że nie ma tych nadruków. Kolorystycznie jest też ok. Ten klocek może wam lekko sugerować, z jakiej firmy pochodzi, ale zobaczymy, temat jeszcze zbadamy. Ja sobie tu też będę musiał porównać. No i jest jeszcze ostatni woreczek, ale tutaj nic specjalnego za bardzo nie mamy. Jak prezentuje się sama instrukcja? No generalnie poza tym, że dostaliśmy ją z miętą, co jest po prostu słabe bardzo, to co tu się dzieje w ogóle? Czemu? Aha, bo jest rozkładana. No to będzie minusik znowu, bo jednak będzie z tego się robił dość duży plakat. Jednak wolałbym tutaj formę książeczkową, ale sama instrukcja jest czytelna, bo mamy zaznaczone tylko te klocki, które w aktualnym ruchu dokładamy. W miarę czytelna, w miarę. Nie jest perfekcyjnie, przyznam się jeszcze, zobaczę jak później budowa. Oczywiście chciałoby się, by te rysunki były przede wszystkim większe, bo na przykład w tym robocie faktycznie jest tutaj trochę roboty, a te rysunki są faktycznie maciupeńkie. Natomiast jakość samego papieru, kolorów raczej nie będę miał z tym problemu, więc tutaj jest ok. Jest też spis klocków na końcu, dzięki czemu możemy sobie to gdzieś kiedyś zburzyć i będziemy w stanie odkompletować te klocki i sobie zbudować za kilka lat. To jest na pewno plus. Dobra, dość długi wstęp, ale wiecie, nowe klocki, bardzo ważny etap być może w naszym życiu, więc trzeba go czasem przegadać. Dajcie mi teraz 2-3 minuty, ja już to zbuduję i zaraz sobie omówimy gotowy produkt! No i ja, i nasz gwiezdny myśliwiec, i nasz bojowy droid, i nasz jednonogi astronauta, jesteśmy już z wami. I... No czekajcie na ocenę. Wiadomo, że wam teraz powiedział, jakie to jest. Z jednej strony, albo dobra, po kolei, moi drodzy. Zaczniemy może od rzeczy najgorszych? No, niech stracę. Nasz Hipek. Jak wiecie, oczywiście nie obejdzie się tutaj bez porównań do Playtime'owych, Lidlowych klocków. Nasz astronauta, no bo ja tamtych Hipków za bardzo nie lubię, tutaj miał zdecydowane fory. Przyjrzyjmy się. Całkiem ciekawe łapy, zrobione na zawiasach kulkowych, które jeszcze tak mogą mi się kręcić. Jest to całkiem ciekawe rozwiązanie. Nadruk też niczego sobie, jeżeli się przyjrzymy, aczkolwiek urwanie niczego tu nie nastąpi, a do Lego oczywiście jest mocno daleko. Nadruk na buźce, no, mógłby być lepszy, ciekawszy, głowa sama jest kwadratowa, co zresztą zaraz. No ale moi drodzy, tak jest, nie myli was to, co widzicie. Cóż, tutaj te nóżki, jak widzieliście, były wciskane samodzielnie na bolca i naprawdę miałem ogromny problem je wcisnąć. Tu mi weszło dotąd i już naprawdę nawet całym ciężarem ciała musiałem naciskać na to, by tą nóżkę włożyć. I jak widzicie, nóżki nie włożyłem, a została ona niestety odłamana. No... ogromny minus ode mnie na start. Na plecach napis elefant, moi drodzy. Głowy, no również niestety wam nie pokażę, bowiem gdy włożyłem już kask, jest ona właściwie niewyciągalna. Możemy tylko tu z dołu zobaczyć, że jest ona kwadratowa, znacznie mniejsza niż hełm. Mimo to, jakbym nie próbował pod jakim kątem i tak dalej, nie ma opcji. Głowa więc już na stałe zostanie w hełmie. Hipek więc jak dla mnie jest całkowicie do przemilczenia. Oczywiście, mogłem mieć pecha, znaczy wątpię, żeby kask gdzie indziej schodził, a tylko mi nie schodził, a z nogą mogłem mieć pecha, może to był jedyny na świecie wybrakowany egzemplarz, no ale wiecie, ale był, ja go ocenić muszę, w Lego nic mi się takiego nie zdarzyło. Jeżeli jedziemy dalej, mamy tutaj i naszego droida. Mamy tutaj naszego droida, który no właśnie przeze mnie chyba nawet wolałbym, żeby był przemilczany. Oczywiście, rzucają się tutaj te ciekawe klocki. Fajne jest też to, że jak ruszamy jedną ręką, rusza się też druga, jeżeli chodzi o te działka. To jest na plus. Ale sam jego build jest bardzo średni, a momentami nawet tragiczny, bym powiedział, moi drodzy. No bo jak inaczej skomentować jego nogi, które w tym momencie wystarczy, uwaga... Tak jest, nie mylicie się. Ja 13 razy patrzyłem, czy się czymś nie pomyliłem według instrukcji. Nie, te nogi oficjalnie montujemy na tych maciupeńkich bolcach wystających. Serio, serio, 13 razy się przeglądałem. Nie rozumiem tej decyzji, bo w takim momencie ewidentnie powinno się wywalić te klocki tutaj i w ich miejsce wstawić. Tymczasem, no, taki jest build oficjalny, ja tak zrobiłem, natomiast sami spójrzcie, no jak to wygląda, tak jak mówiłem, tragicznie. Chyta się to ledwo, chyta się to na ślinę. Rzekłbym, że praktycznie w ogóle się nie chyta, w sensie jak go już postawimy i się trzyma, to najlepiej z dala nie dotykać. Już się rozpadł.
Jednakże przejdźmy teraz do tej milszej części, by nie było, że tylko narzekam. Aczkolwiek narzekania tutaj też się nie obędziemy, chociaż akurat tempo jest w miarę spoko. Jest ciut lżejszy od Lego, to na pewno, natomiast sam build raczej pochwalę. Nie jest to zrobione jakoś specjalnie brzydko, specjalnie źle. Dołu troszkę faktycznie, ale mówię, nie będę się tego w jakiś sposób czepiał. Czy jak to upuszczę, to walnie? No widzicie, nie bałem się upuścić, chociaż są tu pewne elementy takie jak ten tu, który łatwiej może odpaść, jak te tu, ale no widzicie, nawet teraz nie odpadają, ale generalnie budowało się całość w miarę przyjemnie. Mówię tu o samym złączaniu klocków, ponieważ no sama budowa tu już troszkę gorzej. O ile no właśnie, na początku pochwaliłem mocno instrukcję, tak jednak miałem z nią duże problemy. Ja, chłopak po 30, miałem momentami naprawdę ogromne problemy, przez to, że tutaj wszystko takie, no jednak macie peńkie się okazało i tych strzałek, kresek mamy multum, czasem naprawdę ciężko spojrzeć i dostrzec, gdzie to jest wszczepiane. Mega protip ode mnie, gdy zbierzecie sobie te klocki, nawet nie tyle patrzcie, jak one tu są wszczepiane, tylko przejdźcie sobie do następnego kroku i tutaj będziecie widzieć, gdzie one były wszczepione. Serio, tak mi poszło szybciej niż tu po tych kreskach doszukiwać się, gdzie to ma być wszczepione. Także instrukcja raczej jednak średnio. Ale jak mówię, sam build, samo budowanie zresztą pojazdu było przyjemne. To nie jest jak w innych klockach, że nas już bolą paluchy w połowie, a tutaj klocków było prawie 200 i naprawdę montowało się to super. Palce mnie w ogóle nie bolały i co za czasy, że ja takie rzeczy w ogóle muszę chwalić, że to jest w ogóle plus. To powinna być norma absolutna, moi drodzy. Natomiast mówię, budowało się spoko, ba! Był taki moment, że kilka plejtów ze sobą źle złączyłem. Gołymi palcami dałem radę je rozłączyć. W playtajwach czy innych podróbkach raczej bym tego nie zrobił, przy czym też trzyma się to na tyle, tak jak mówię, raczej się nie boję tym rzucać, raczej się nie boję tego upuścić, nawet drugą stroną, proszę. No i jeden klocek odpadł, to jeszcze nie jest tak źle. Przeogromna pochwała należy się oczywiście temu, że mamy tutaj nadruki, nie naklejki. To jest tak skrajnie rzadko spotykane, że trzeba to chwalić. Troszkę dla mnie osobiście minusem jest to chwalenie się jednak firmą Elefan, no bo nie jest to, wiecie, jakaś pierwsza liga podróbek, chociaż taka mocna, a walczył awans do tej pierwszej ligi, bym powiedział, podróbek. Chociaż może nawet być pierwsza. No ale tak czy siak, czy ktoś chce się chwalić, że ma Elefany? No raczej średnio bym powiedział. Więc tutaj na pewno na pochwałę. Nie jest więc źle, ale zestawienie z playtime'ami już w środę. Co jeszcze oczywiście boli, tutaj troszkę tą szybkę, no tutaj trzeba się namęczyć, żeby ją przydźwignąć. Oczywiście można wcisnąć ją za mocno i wtedy jest problem, pojawia się duży, ale gdzieś tam paznokciem da radę. Boli brak czegokolwiek, właściwie w kokpicie, no mnie to osobiście serduszko raczej tak średnio, no bo hipegnetu będzie siedział, to nic się tutaj po prostu nie będzie działo i sami przyznacie takie trochę nudy. Tu mi jeszcze szyba odpadła i jeszcze ten zestaw chyba na finiszu chce pogorszyć swoją ocenę. W ogóle ten hipa znowu właśnie tak średnio bym powiedział tu siedzi, o w ten sposób, no ale okej. Podsumujmy. No a co ja mogę powiedzieć podsumowywując? Skoda minimalna, bo naprawdę tyle dzieliło zestaw biedronkowy, by być naprawdę, naprawdę wybitnymi klockami. Bardzo dobrymi, absolutną pierwszą ligą wymienioną w top 5 najlepszych alternatyw do Lego. Niestety, oczywiście wiele rzeczy możemy naprawić, takie jak mówię, nogi droida i tak dalej, ale niestety błędu figurki wybaczyć nie mogę. Trudności zbudowania z instrukcji również, samym pomiędzy instrukcji też, również nie mogę takich rzeczy wybaczać, a gdyby te dwie rzeczy pasowały, moglibyśmy nawet w okolice dziewiątki celować oceną. Teraz i tak nie jest tragicznie, 8 dam, bo sam samolocik spoko, sam pojazd kosmiczny, szkoda tego hipka tylko, moi drodzy. Czy kupię jeszcze jeden zestaw, czy damy jeszcze raz szansę się sprawdzić? Czekam na wasze komentarze i waszą opinię, no bo kto wie, może jeszcze jedną szansę dam, może gdy hipek będzie kompletny, to będzie znacznie lepiej. Lego to nie jest, zdecydowanie, no ale wiecie, kupując alternatywy, no to jednak się Legosów nie spodziewamy. Moi drodzy, cóż, wam dzisiaj dziękuję za kolejny wspólny film na moim kanale. Mam nadzieję wkrótce, że widzimy się w kolejnych, a subskrypcja wam pomoże ich nie przegapić absolutnie. Dzięki, że tutaj dzisiaj ze mną byliście i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!